Zasadniczo jest pewien mit, który mówi o tym, że testerem, czy w ogóle osobą, która pracuje w IT, musi być osoba, która koniecznie skończyła studia techniczne, a tak nie jest do końca, bo tak naprawdę do świata testowania, czy do zawodu testowania potrzebne są przede wszystkim pewne predyspozycje. Natomiast samego warsztatu można się nauczyć. Jeżeli chodzi o same predyspozycje, to tutaj mam na myśli przede wszystkim to, że dana osoba musi być przede wszystkim skrupulatna, musi być otwarta na nową wiedzę. Oczywiście super, żeby się interesowała oprogramowaniem i nowymi technologiami, żeby to był też jej świat. Natomiast ważne, żeby to była osoba, która jest dociekliwa i chce się uczyć. Niekoniecznie musi mieć wykształcenie. Jeżeli tego wykształcenia nie ma, to jest wiele miejsc, gdzie może się nauczyć konkretnego warsztatu, jak być dobrym testerem. Kolejna kwestia, jakie jest najlepsze wykształcenie w takim razie, żeby zostać testerem oprogramowania? Ja ze swojego doświadczenia i osób, z którymi współpracujemy, mogę powiedzieć, że tutaj mamy pełen przekrój ludzi. Mamy osobę, która zajmowała się fizjoterapią, mamy osobę, która wróciła z Anglii i zajmowała się tam handlem, mamy osoby, które do tej pory z technologią nie miały dużo do czynienia, natomiast rzeczywiście to, co ich wyróżniało, no to rzeczywiście to były osoby, które chciały otworzyć nowy rozdział w swoim życiu często, były bardzo zainteresowane, żeby nauczyć się czegoś nowego i poświęcały też dużo czasu i energii na naukę i robiły to z pasją przede wszystkim. I to wydaje mi się, że też jest pewien element, który jest wspólny dla wszystkich osób, które z nami współpracują i które chciałyby rzeczywiście uczyć się nowych kompetencji. Ja mogę powiedzieć, że na bazie mojego doświadczenia i tych lat, które współpracuję z testerami, to najważniejsze jest chyba ich zaangażowanie, chęć rozwoju, chęć i czas poświęcany na naukę oraz komunikatywność. Tester mimo wszystko on nie spędza czasu tylko i wyłącznie na testowaniu aplikacji, siedząc wpatrzonym w ekran komputera albo w aplikację, którą testuje. On się też komunikuje z klientem, on często też uczestniczy w różnych meetingach, spotkaniach, więc warto jest też, żeby on się dobrze komunikował i pracował z pasją. Ja uważam, że testowanie jest zawodem przyszłości. Do tej pory ono nie było tak doceniane przez różnych specjalistów IT, a dzisiaj praktycznie każdy zespół i każda firma w IT zaczyna zatrudniać testerów. I to nie tylko i wyłącznie mówimy o firmach polskich, ale o firmach niemieckich, norweskich czy szwedzkich. I w ramach rozwoju jako tester oprogramowania można się też rozwijać w wielu kierunkach. Czy to testera automatycznego, czy to inżyniera wymagań. Jest tych kierunków bardzo wiele. I ścieżka kariery naprawdę może być bardzo atrakcyjna dla takiej osoby. Można powiedzieć, i na bazie mojego doświadczenia powiem, że prawie każdy nadaje się do tego zawodu, ale musi spełnić kilka warunków. Oczywiście on musi być ambitny, musi chcieć się uczyć i musi być otwarty na nowe technologie. Nie jest warunkiem koniecznym, żeby skończyła taka osoba studia techniczne. Wiele przykładów jest takich, że osoby nie kończą studiów technicznych, a są świetnymi testerami.